MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Jesteśmy w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Za nami spotkanie, które dotyczyło, no właśnie, panie prezydencie, czego? Razem z nami pan Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk. Spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych związanych z wejściem do Plus Ligi naszej drużyny Ślepsk Malow Suwałki, a w zasadzie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Te kwestie muszą być bardzo sprawnie i szybko poprowadzone, bo do końca lipca bieżącego roku. I na spotkaniu oczywiście była dyskusja ze strony sponsorów, jak również tutaj ze strony prezesa naszej drużyny, Wojtka Winika, na temat właśnie tych kwestii, jak to wszystko poustalać, poukładać. Czasu naprawdę jest niezmiernie mało. Sugestie ze strony głównych sponsorów, czyli firmy Ślepsk, firmy Malow były no jednoznacznie, żeby miasto było udziałowcem tej spółce. Ja miałem tam różne zdanie na ten temat, ale widzę, że oczekiwanie ze strony tych głównych dwóch partnerów jest mocne, a wobec tego muszę teraz wystąpić do Rady Miejskiej ze stosowną uchwałą dotyczącą wyrażenia mi zgody na wejście do spółki. Tutaj kapitał, który trzeba wnieść, jest nieduży, bo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dysponuje znacznie tym mniejszym kapitałem założycielskim niż spółka akcyjna, także myślę, że tutaj problemów finansowych nie będzie. Ja miałem różne warianty, tutaj miasto mogłoby i nie być w tej spółce, nie? Ale jeżeli takie oczekiwanie ze strony tych głównych partnerów, głównych sponsorów jest, żeby jednak miasto zaangażowało się, no to muszę z taką inicjatywą teraz wystąpić do Rady Miejskiej i przekonać Radę Miejską, żeby taka uchwała została podjęta. Do startu ligi około 3,5 miesiąca. Czy miasto czuje już te rosnące emocje? No tak, dużo się na ten temat mówi. Oczywiście dużo pracy przed nami i tej organizacyjnej. To oczywiście władze klubu się tym będą zajmowały. Natomiast z mojej strony jako prezydenta, no główny problem, który mamy teraz do pokonania, to oczywiście czy hala sportowa będzie wykonana w czas, nie? No i to jest, co nam spędza sens powiek, no bo to jest przedmiot naszej troski w tej chwili. No i inspirujemy i robimy wszystko, żeby przyspieszone były te prace budowlane. Czasu jeszcze trochę jest, ale już zbyt wiele nie pozostało do rozpoczęcia tego sezonu, a chcielibyśmy, żeby no, w tej nowej hali ten pierwszy mecz Ślepska odbył się, żebyśmy mogli pokazać i obiekt, i rozpocząć ten sezon bardzo tak wzniośle, uroczyście, bo to jest fajny obiekt, wielofunkcyjny obiekt i chcemy, żeby się dużo życia sportowego tam działo, ale nie tylko sportowego i również jakiegoś artystycznego w tym miejscu. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.